Cześć, witam Was w kolejnej części serii odnośnie kryptoadopcji. Jest to już szósty odcinek tej serii. Tym razem chciałbym przybliżyć trochę temat brokerów OTC, jak i przedstawić, zrobić małe takie wprowadzenie do całego pojęcia OTC, które myślę, że pomału rośnie na znaczeniu, na popularności, a tematyka jest dosyć ciekawa. Także przede wszystkim, jak należy rozumieć OTC, skrót, angielski skrót over the counter, czyli wszelka działalność pozagiełdowa związana już z bezpośrednią raczej wymianą zasobów, w tym przypadku oczywiście kryptowalut, pomiędzy dwoma stronami z pominięciem w tym przypadku giełdy, i to giełdy w jakiejkolwiek postaci, czy to giełdy scentralizowanej, czy giełdy zdecentralizowanej. Działalność mająca na celu po prostu typowy handel, czyli jest kupujący i sprzedający, i w sytuacji, kiedy dogadują się co do ceny, zachodzi transakcja. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób to działa, to zaczynają się pojawiać tacy wyspecjalizowani brokerzy OTC. Brokerzy OTC, czyli instytucje, czy też konkretne osoby działające w różnych mediach społecznościowych, których celem jest łączenie ze sobą klientów i tym samym zarabianiu poprzez zyskiwanie pewnej wartości procentowej transakcji dla siebie, tak aby ta transakcja dla obu stron i dla strony trzeciej, czyli tego brokera, była satysfakcjonująca. Tutaj pojawia się szereg przeszkód, szereg dylematów do rozwiązania, związanych głównie z tym, że większość tego typu transakcji jest realizowana w formie zdalnej i ze względu na specyfikę rynku blockchain, rynku kryptowalut, tego typu operacje również często muszą być w jakiś sposób zatwierdzone i obie strony muszą mieć pewność co do jej realizacji. Przykładem są tutaj, wymienię, tak naprawdę zarejestrowane anglojęzyczne serwisy Cumberland, Octagon Strategy Limited, czy też Athena Investor Services. Niemniej jednak, tak jak wspominałem wcześniej, są również mniej oficjalne metody pozyskiwania kryptowalut na rynku OTC poprzez bycie, należenie do odpowiednich grup w mediach społecznościowych, jak i bezpośrednia znajomość z osobami, które po prostu przeważnie na przykład są górnikami, czy też mają dostęp do większej ilości danych zasobów, i po prostu dokonywanie transakcji z takimi osobami, to też oczywiście można podpiąć pod OTC. Ryzyko w poruszaniu się na OTC myślę, że jest dużo większe niż na giełdzie scentralizowanej czy zdecentralizowanej. Tak jak wspomniałem wcześniej, wynikające ze specyfiki tej transakcji, wiąże się to również z tym, że tego typu serwisy, czy też brokerzy, instytucje, czy osoby prywatne nie weryfikują w żaden sposób stron biorących udział w transakcji, z tego względu, że rynek ten charakteryzuje się tym, iż wolumeny, kwoty bezpośrednie transakcji są dużo wyższe niż na giełdzie. Z tego względu takie osoby niekoniecznie chcą się ujawniać, niekoniecznie chcą ujawniać swoją tożsamość, natomiast chcą kupić czy chcą sprzedać w zależności po której strony rynku są, i chcą, aby ich oczekiwania właśnie przez rynek zostały w ten sposób zaspokojone. Jeśli chodzi o trend tego właśnie ruchu OTC, to myślę, że będzie on zyskiwał na wartości i oczywiście znajdą się osoby, których tego typu działalność na pewno zainteresuje. Tak jak wspomniałem wcześniej, przeważnie są to osoby czy też instytucje chcące wejść w posiadanie lub chcące sprzedać większą liczbę danego asetu, a
myślę, co jest dosyć oczywiste, wejście na dowolną giełdę z jakąś większą liczbą, czy to tak popularnych bitcoinów, wiąże się już z zainteresowaniem ze strony osób odpowiedzialnych za prowadzenie biznesu danej giełdy o to, aby udowodnić, skąd taką dużą ilość danego zasobu się posiada. Także to wszystko, jeśli chodzi o OTC. Mam nadzieję, że przedstawione tutaj wprowadzenie informacje były dla Was wartościowe. Oczywiście zapraszam, jak to zwykle w filmach tej serii, do śledzenia również mojego profilu na Instagramie, gdzie przedstawiam różnego rodzaju pigułki wiedzy właśnie z zakresu kryptowalut czy technologii blockchain. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.